Dzień dobry, witam po krótkiej przerwie. Tak, wiem, znów nie nagrywałem kilka miesięcy, ale obiecuję się poprawić w tym temacie. A dzisiaj wracam do Was z recenzją bardzo fajnego produktu. Jest to chłodzenie od firmy Salientum PC. Tak się składa, że ta firma wprowadziła ostatnio dwa chłodzenia. Jest to Fera 5 z jednym wentylatorem i Fera 5 Dual Fan, którą ja otrzymałem na testy. Posiada ona dwa wentylatory i oczywiście taka wersja chłodzenia pozwoli mi przeprowadzić tak naprawdę recenzję tych obu wersji tego chłodzenia, po prostu zdejmując jeden z wentylatorów. Ciekawostką jest, że to chłodzenie powstało całkowicie od zera i zostało tutaj zrobione we współpracy z firmą Synergy Cooling. Z tego co wiem, to chłodzenie w trakcie swojej premiery zrobiło niemałe zamieszanie, oferując bardzo dobrą wydajność, świetną kulturę pracy, ale jak będzie, no to oczywiście przekonamy się w mojej recenzji. Ale najpierw zobaczmy, co producent dodaje nam do opakowania. Chłodzenie jest zapakowane w niewielki karton z niebieskimi akcentami. Na opakowaniu możemy oprócz zdjęć zapoznać się ze specyfikacją produktu. Kolor jest kompatybilny z praktycznie wszystkimi podstawkami Intela oraz AMD dostępnymi na rynku. W środku znajdziemy radiator, dwa wentylatory, instrukcję montażu, pastę termoprzewodzącą oraz zestaw montażowy. Jak widzimy, Fera 5 to naprawdę no, nieduża konstrukcja. W sumie swoimi rozmiarami przypomina poprzedniczkę, czyli Ferę 3. Ale muszę Wam powiedzieć, że pomimo rozmiaru są to zupełnie inne konstrukcje. Począwszy od finów do samego wentylatora, wszystko tutaj zostało zaprojektowane na nowo. Także mamy zupełnie nową konstrukcję zaprojektowaną przez polskich inżynierów. Ale Bartek, co się w sumie tutaj zmieniło? Radiator jest asymetryczny i ma kompaktowy rozmiar. Mierzy z wentylatorem 155x127x77 mm. Składa się on z 56 aluminiowych finów, które jak widać są gęsto upakowane. Na każdym finie dostępne są także niewielkie wypustki, które mają za zadanie zwiększyć powierzchnię i efektywność odprowadzania ciepła. Po stronie wlotu i wylotu powietrza zauważymy także charakterystyczne ząbki. Na boku radiatora zastosowano sztuczkę, która pozwoli na to, aby powietrze nie uciekało z radiatora. Finy są w taki sposób pozaginane, że zamykają radiator. W stosunku do Fery 3 metalową blaszkę z estetycznymi zakończeniami finów zastąpiono plastikową osłonką, która oprócz estetyki pełni funkcję kierującą powietrzem. Na boku umieszczona została bardzo ważna informacja, która mówi nam, w jaką stronę powinny być skierowane wentylatory. Jest to bardzo ważne po to, aby chłodzenie zachowało swoją maksymalną wydajność. Za odprowadzanie ciepła z procesora odpowiada podstawa, która wykorzystuje bezpośredni styk rurek cieplnych z procesorem i nie jest ona niestety niklowana. Ciepłowodów mamy dostępne 4 sztuki o średnicy 6 mm. Są one wykonane z miedzi i także nie są niklowane. Jeśli porównamy ze sobą Ferę 5 i 3, to pomimo, że to konstrukcje o podobnym wymiarze, to zostały skonstruowane zupełnie inaczej. Chłodzenie jest na tyle kompaktowe, że nawet po założeniu wentylatora nie koliduje nam ze slotami pamięci RAM. Zastosowane wentylatory to Fluctusy 120 mm o prędkości maksymalnej 1800 obrotów na minutę. Są one zaprojektowane specjalnie do tego chłodzenia, tak aby działały synergicznie. Do dyspozycji mamy 9 łopatek o dosyć mocno zakrzywionym kształcie, a dodatkowo na każdej z nich mamy charakterystyczne wcięcia, które wpływają na odczucie akustyczne wywoływane przez wentylator. Na rogach zastosowano gumki antywibracyjne. Sam wentylator mocujemy do chłodzenia za pomocą dwóch metalowych klipsów dołączonych do zestawu. Tak jak wspominałem, chłodzenie z tej strony jest zamknięte, ale dodatkowo, jeśli sobie spojrzymy na bok, to zobaczymy, że radiator wychodzi lekko do przodu. I teraz, jeśli weźmiemy sobie wentylator, przyłożymy go do chłodzenia, to zobaczymy, że ten wentylator wchodzi trochę jakby w głąb tego radiatora. I teraz co nam to daje? Nie dość, że tutaj mamy zamkniętą powierzchnię, to tutaj jeszcze mamy izolację i całe powietrze, które jest zasane przez wentylator z otoczenia, trafi tylko i wyłącznie na finy. Nie na boki, nie do góry, tylko na finy. Jeśli już przy finach jesteśmy, to warto wspomnieć, że każdy z nich ma takie miniaturowe wypustki. Ma to oczywiście za zadanie zwiększyć powierzchnię cieplną oferowaną przez nasz radiator. Coraz częściej możemy to zobaczyć w różnorakich chłodzeniach. Fajnie, że tutaj też to się znalazło. Na pewno wpływa to pozytywnie na wydajność chłodzenia. Ten mały radiator kryje w sobie jeszcze jedną fajną ciekawostkę. Jeśli sobie spojrzymy na bok, to mamy oznaczenia push i pull. I dokładnie w taki sposób musimy zamontować wentylatory na tym chłodzeniu, aby zachowało ono swoją najwyższą wydajność. Dodatkowo wentylator, który wtłacza powietrze do chłodzenia, jest umieszczony bliżej finów, a ten, który je wyciąga, jest umieszczony dalej. Ma to za zadanie zmniejszyć hałas, polepszyć kulturę pracy oraz wytworzyć to lepsze ciśnienie statyczne. Jak to wpłynie na wydajność, no zaraz się przekonamy.
Warto wspomnieć, że wentylator Fluctus 120 mm został zaprojektowany od nowa i specjalnie do tego chłodzenia. Te dwa elementy mają działać synergicznie, dlatego jeden bez drugiego tak naprawdę nie będzie się dobrze sprawdzał. I takie testy też wykonałem i zamiast Fluctusów na to chłodzenie założyłem zwykłe wentylatory Sigma Pro, które były stosowane na przykład w Grandisie 2 czy Ferze 3. Także będziecie mogli sobie zobaczyć, jak synergia pomiędzy tymi dwoma komponentami wpływa na wydajność. To jest naprawdę niewiarygodne, co ten wentylator potrafi zrobić. Nie dość, że z samą wydajnością, ale i kulturą pracy. Aha, jeszcze jedna sprawa, stopa chłodzenia. Bezpośredni styk rurek cieplnych z IHS-em, dosyć mała. Nie obejmuje w pełni procesorów Intela i AMD, nie wspominając już o jakichś Threadripperach, ale chyba nawet nie ma kompatybilności z takim procesorem, ponieważ nie miałoby to sensu, ale warto wspomnieć. W przypadku 1000 RPM chłodzenie praktycznie zrównuje się z wydajnością z Grandisem 2, pokonując DarkRock 4 od Be Quiet i zachowując jednocześnie lepszą kulturę pracy od tych dwóch chłodzeń. Wersja z jednym wentylatorem wypada już nieco gorzej, ale dalej jest wydajniejsza od Fery 3, a dodatkowo dyskwalifikuje kulturą pracy wszystkie inne chłodzenia. W przypadku testu z wentylatorem Sigma Pro zauważamy spadek wydajności oraz kultury pracy chłodzenia. Zwiększając obroty do 1500, obserwujemy zwiększenie wydajności Fery Dual Fan, przebija ona wydajnością Grandisa i zaczyna zbliżać się do DarkRock Pro 4. Dwa wentylatory już generują głośność podobną do konkurencji. Jeszcze większy wzrost wydajności notujemy na Ferze z jednym wentylatorem. Tutaj dzieje się coś niesamowitego i chłodzenie wygrywa z Grandisem 2, dyskwalifikując kulturą pracy wszystkie chłodzenia biorące udział w teście. W teście z wentylatorami Sigma Pro ponownie notujemy zmniejszoną wydajność, a także kulturę pracy. Widać tutaj doskonale, że wentylatory Fluctus odgrywają tutaj bardzo dużą rolę. Do testu dograłem jeszcze takie ujęcia, które prezentują, jak wygląda taka realna głośność tych wentylatorów Fluctus na tym chłodzeniu i do porównania, jak wygląda na tym samym chłodzeniu praca wentylatorów Sigma Pro 120 mm. Także wygląda to bardzo ciekawie, zobaczcie sobie. Jesteśmy już po testach tego chłodzenia i nie wiem co powiedzieć. Wydajność w stosunku do Fery 3 przepaść. To chłodzenie zrównuje się z Grandisem 2. Pokonuje DarkRock 4. Jak to zostało osiągnięte tak małym coolerem? Jeszcze dodatkowo przy lepszej kulturze pracy. No nie mam pojęcia. Została tutaj zrobiona świetna robota. Pod względem kultury pracy super. Wentylatory Fluctus bardzo fajne. Te żłobienia naprawdę coś dają, ponieważ te uczucia akustyczne są zupełnie inne niż w przypadku Fery. Ten dźwięk jest gładszy, bardziej wyrównany, nie drażni tak w ucho, jest po prostu też cichszy, także super. Ale nie jest to ideał i mam tutaj kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, finy, które są cienkie, ostre i wyginają się. Nawet przy montażu wentylatorów tymi klipsami te finy potrafią się po prostu powyginać. Następna sprawa. Podstawa, malutka. Nie obejmuje procesorów w całości. Jeśli pewnie byłaby większa, wydajność by wzrosła. I ostatnia sprawa to montaż, albo raczej demontaż, ponieważ jak już chciałem zdjąć chłodzenie, żeby zrobić przebitki, to nie mogłem odkręcić tych tulejek do montażu. Musiałem do tego użyć kombinerek i to naprawdę dużej siły, żeby to odeszło. No, nigdy wcześniej nie miałem problemu z takim czymś, a no, sporo chłodzeń korzysta z takich tulejek. Także no, jeśli ktoś nie ma kombinerek przy sobie, no to może zostać z takimi tulejkami. Nie będzie mógł ich po prostu odkręcić. Także to są wady, ale pod względem wydajności kultury pracy nie mam żadnych zastrzeżeń. W sumie must have do praktycznie każdego zestawu komputerowego. Zajmuje mało miejsca, nie koliduje ze slotami. Świetna kultura pracy, no czego chcieć więcej. Nawet w kompakt z zablokowanym mnożnikiem warto sobie takie coś sprawić.
Bardzo się cieszę, że mogłem to chłodzenie przetestować i zobaczyć, jak polscy inżynierowie po prostu odwalili kawał dobrej roboty. Naprawdę jestem pod wrażeniem, chłodzenie mnie nie zawiodło. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o Ferze 5. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć!